Kasia mi powiedziała o rzuciła trzy hasła bodajże. I to było dla mnie o tyle fajne, że od razu. A jakie to były hasła, możesz stwierdzić? To co pamiętam? Nie myślę, że klaustrofobia. Mówiła o klaustrofobii, mówiła też o tym, żeby to było takie wilgotne, żeby wilgotne tak, cały czas. Bezdech. I bezdech i też taka błotnistość. Błotnistość, ale... No nie, wiedzą, tak trzeba komunikować, no nie ma na to... Każdy razie dla mnie te hasła, które teraz brzmią dość enigmatycznie, były dosyć jasne przez dane scenariusza i właśnie wszystko było ok. Wtedy zdecydowałem się, że cały ten film będę, właśnie prawie cały ten film będę chciał umieścić na dolnej części krzywej charakterystycznej. Krzywa charakterystyczna to jest takie pojęcie, które znamy jeszcze z negatywu i z materiałów światłoczułych. Natomiast no, ponieważ ja się wywodzę z ludzkiej szkoły filmowej, gdzie jakby był dosyć duży nacisk na negatyw, materiały światłoczułe. W związku z tym w takim codziennej pracy w technologii cyfrowej, ponieważ film powstał na Alexie, nadal jakby ten mój background jest dla mnie dosyć silnym wsparciem w pracy takiej konceptualnej.